Chodzimy po resztkach baraku, gdzie w lipcu 1944 roku Stauffenberg zrobił zamach na Hitlera. Tyle z tego zostało. Z gliszcza. Dokładnie został strop. Chodzimy po stropie. Bo to był lekki bunkier, barak. Z oknami, z okiennicami. Tyle z tego zostało. To jest dach. Strop. Jesteśmy na dachu. Normalnie papa, nie? To jest papa. Kawał historii. Kamionki. Kawał centralnego. Rurki ołowiane, kamionki. I zaraz dojdziemy jeszcze do pomnika. To upamiętnia te w masce się ciężko mówi, a niestety są wymagane. Upamiętnia to wydarzenie. Jak tutaj wyżej pisze, w tym miejscu stał barak, w którym 20 lipca 1944 roku Klaus Schenk von hrabia von Stauffenberg dokonał zamachu na Adolfa Hitlera.